wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać miniaturowe kaski z dziecki. Pomyślałam, że skoro już promuję bezpieczną jazdę w mojej animacji poklatkowej, którą niedawno publikowałam, to wypadałoby pokazać, jak zaopatrzyć nasze figurki w stosowną ochronę głowy. Do tego projektu będziemy potrzebować folii aluminiowej lub spożywczej, w zależności od masy, z której będziemy robić kask. Ja używałam głównie modeliny Fimo, czyli masy utwardzalnej w piekarniku. Kolor nie ma większego znaczenia, bo modelinę można malować, ale używając zbliżonej barwy zmniejszamy widoczność potencjalnych otarć. Oczywiście każda inna marka modeliny, nawet taka szkolna, też da radę. Zamiast masy termoutwardzalnej można też użyć takiej, która twardnieje samoistnie. Ja na przykład mam tutaj dwuskładnikową masę epoksydową, ale do projektu o tak prostym kształcie sprawdzi się niemal każdy typ plastycznej masy, którą da się utwardzić. Użyłam też farby akrylowej, tasiemki rypsowej albo satynowej o szerokości 3 mm albo nawet mniej, kawałka sztucznej skóry i kleju uniwersalnego typu Magic. Jeśli oglądaliście u mnie jakiś inny tutorial, to wiecie doskonale, że najlepszym przyjacielem tego kleju są mini klamerki. Klej na gorąco też się tutaj sprawdzi. Do zrobienia zapięć można użyć druciku oraz szczypiec do formowania go, ale jeśli mini sprzączki to nie jest wasza bajka, to kawałek cienkiej gumki sprawdzi się równie dobrze. W kwestii ozdób i dodatków, metaliczne farby, błyszczący werniks, ozdoby do paznokci czy brokat to rzeczy, po które chętnie sięgam w takich projektach, ale tutaj ograniczy nas wyłącznie wyobraźnia. No i oczywiście najważniejsza rzecz, lalka czy figurka, która potrzebuje kasku. Nieważne czy macie dużą lalkę w skali traditional, czy figurkę wielkości szlejś, ta metoda zadziała niemal w każdej skali. No chyba, że figurka ma już kask. Zaczynam od dokładnego owinięcia głowy lalki folią aluminiową. Przy masach termoutwardzalnych to koniecznie musi być folia aluminiowa, bo plastikowa się roztopi. Ważne, żeby zostawić sobie dosyć duży kołnierzyk, który ułatwi potem zdejmowanie. Potem odkryłam również, że zaznaczenie sobie twarzy lalki markerem ułatwia zachowanie jako takiej symetrii kasku. Odrywam kawałek modeliny i ugniatam go chwilę, aż będzie miękki. Następnie rozpłaszczam go nieco w palcach, a potem wałkuję na gładkiej powierzchni. Jak widzicie, zwykły słoik doskonale się sprawdził w roli wałka. Delikatnie odrywam mój placek modeliny i sprawdzam, czy ma mniej więcej równą grubość na całej powierzchni. Kładę go na głowę lalki i zaczynam formować i ugniatać. Chcę, by dobrze dopasowała się do zarysu głowy, ale też miała dosyć równą, zaokrągloną powierzchnię. Gdy to się uda, pora wyciąć ogólny zarys skorupy kasku. Na tym etapie bardzo uważnie przyglądam się moim zdjęciom poglądowym. Szczególnie pomocne są zdjęcia kasków założonych na głowę. Zaznaczam i wycinam mój kształt, próbując naśladować to, co widzę na zdjęciach. Oczywiście jak gdzieś utnę za dużo, to zawsze mogę dokleić z powrotem. Gdy skorupa jest gotowa, przygotowuję daszek. Rozwałkowuję kolejny kawałek modeliny i odciskam w nim jakiś okrągły przedmiot o średnicy zbliżonej do głowy lalki. Rysuję sobie linie pomocnicze, żeby daszek wyszedł jak najbardziej równo i wycinam wzdłuż zaznaczonych linii. Poprawiam element w dłoniach i doklejam go na spodnią część kasku. Jak widzicie, użyłam do tego płynnej modeliny Fimo Liquid, ale nie jest ona konieczna. Modelina przeważnie wystarczająco dobrze klei się sama do siebie. Gdy baza kasku jest gotowa, pora na detale. Pokażę Wam kilka fajnych technik, których tu użyłam. Żeby zrobić ładną, równą linię na powierzchni kasku, użyłam zwykłej nitki. Wystarczy odcisnąć ją delikatnie w miękkiej masie. Teraz mogę dodać więcej wgłębień ręcznie, nie martwiąc się o to, czy idą równo. Pamiętajcie, że do tego typu projektów nie potrzebujecie jakichś super fancy narzędzi. Nada się cokolwiek, od wykałaczki po zwykły nożyk. Elementy można zarówno doklejać, jak na przykład to logo, jak i wyciskać. Tutaj robię otworki wentylacyjne. A tu z kolei odcisnęłam tą ciekawą fakturę na boku skalpela, bo fajnie imituje wygląd siateczki. Potem dodałam dookoła cienkie paseczki, imitację nitów i jak już wspominałam, tu ogranicza nas tylko wyobraźnia. Najbardziej realistyczne efekty można uzyskać wzorując się dokładnie na prawdziwych kaskach jeździeckich. Gotowy kask delikatnie ściągam z modelu razem z folią. Tu przydaje się ten zostawiony kołnierzyk. Mogę dzięki niemu poluzować aluminium i delikatnie ściągnąć kask bez zbytniego zniekształcania. Kładę go potem na blaszę do pieczenia i wypiekam według instrukcji na opakowaniu modeliny. Jeśli chodzi o masy samoutwardzalne, tu śmiało można użyć dowolnego rodzaju folii.
Sam kask tworzy się praktycznie tak samo jak wcześniej. Warto jednak sprawdzić, czy Wasza masa współpracuje z wodą. To może bardzo ułatwić rzeźbienie i wygładzanie. Oczywiście tu nie trzeba nic wypiekać, wystarczy zostawić masę do utwardzenia. W przypadku epoksy jest to kilkanaście godzin. Wracając do kasków z modeliny, są już wypieczone i ostudzone. Pora wyjąć folię ze środka. Jeśli zrobicie to delikatnie, to powinno udać się wyjąć ją w jednym kawałku. Ale jak trochę zostanie, to żadna tragedia. Jak widzicie, środek i brzegi nie wyglądają zbyt dobrze. O ile środka nie będzie widać, tak krawędzie warto trochę wyrównać. Nożyk czy pilnik na spokojnie dadzą sobie z tym radę. Nie przejmujcie się też, jeżeli kaski nie wychodzą Wam od razu idealnie. Popatrzcie, po prawej jest moja pierwsza próba zrobienia kasku, a po lewej trzecia. Ten sam model na tą samą lalkę. Trening czyni mistrza. Wracajmy do pracy. Większość mas można szlifować po utwardzeniu. Drobnoziarnisty papier ścierny może fajnie usunąć odciski palców czy inne nierówności. Jeśli kolor masy Wam odpowiada, to możecie od razu przejść do robienia pasków. Jeśli jednak nie, to pora na malowanie. Dla ułatwienia ten mikrokask wypełniłam masą do plakatów i wetknęłam w środek ołówek, który posłużył mi za uchwyt. Kładę farbę w cienkich, równych warstewkach. Czarne kaski też pomalowałam, żeby wyrównać kolor. Omijam jednak wnętrze kasku, żeby nie ryzykować zabarwienia włosów lalki. I teraz najfajniejsze. Detale! Tu używam markera Liquid Chrome, który nadaje metaliczny, lustrzany efekt. Nierówne krawędzie poprawiłam potem czarną farbą. Oczywiście zwykła metaliczna farba akrylowa też daje radę. Przy tych kaskach poszalałam trochę z kolorem Rose Gold, bo mam na jego punkcie lekką obsesję. No i świetnie wygląda w połączeniu z czarnym. Fajny efekt daje też zastosowanie błyszczącego lakieru na wybrane elementy. Tutaj wzorowałam się na kasku marki Uvex. No nie mogłam się powstrzymać. Uwu! Skoro już mowa o błyszczących rzeczach, będę tego żałować, ale chcę użyć brokatu. Nakładam równą warstwę kleju na wybrany obszar i obficie posypuję. Czekam kilka godzin, aż klej porządnie zaschnie i strzepuję nadmiar. I żeby ta fruwająca, świecąca zaraza nie latała mi wszędzie dookoła, nakładam kolejną warstwę kleju jako zabezpieczenie. I tak wszędzie jest brokat. I będę go znajdować przez następne 2 lata. Ostatnia technika, którą chcę Wam pokazać, to efekt przypominający kask pokryty zamszem. Biorę czarną włóczkę, ta akurat jest akrylowa, i tnę ją na super ultra drobne kawałki, na taki puchaty proszek. I tak około 1 000 000 razy, aż będę miała sensowną ilość. Pokrywam kask cienką, równą warstwą kleju i przyklejam obfitą ilość puszku. Przyklepuję i zostawiam do pełnego wyschnięcia kleju. Gdy wyschnie, strzepuję dokładnie nadmiar, a wystające strzępki przycinam nożyczkami. Tadam! Flokowany kask! Wyszło zaskakująco fajnie. Pora dodać paski, żeby te nasze nakrycia głowy trzymały się na miejscu. Ponieważ większość z nich pasuje tak na styk, upewniam się, że wewnątrz jest wystarczająco dużo miejsca na wklejenie materiału. Redukuję nieco grubość ścianek, używając skalpela. Teraz ponownie owijam głowę lalki folią spożywczą i naklejam kawałek papierowej taśmy, od ucha do ucha. Nakładam kask i patrząc uważnie na zdjęcia ludzi noszących kaski, rysuję paski w kształcie litery U dookoła uszu z obu stron. Następnie łączę je linią z tyłu głowy. I zaznaczam też, gdzie kończy się kask na tych moich elementach. Ściągam całość z lalki i rozkładam na płasko, a potem dorysowuję nieco nadmiaru u góry, żeby mieć gdzie nałożyć klej. Wycinam kształt i składam go na pół, by upewnić się, że jest w miarę symetryczny. Potem odrysowuję go na kawałku sztucznej skórki i wycinam. Przytrzymuję kształt na głowie lalki i nakładam kask, upewniając się, że wszystko jest na swoim miejscu. Zaznaczam, gdzie kończy się skorupa kasku na moich paskach i nakładam klej według tych oznaczeń. Mocuję skórzany element do wewnątrz kasku, pomagając sobie klamerkami. Gdy to sobie schnie, przygotowuję sobie sprzączkę z druciku. Jej tworzenie to w zasadzie seria zagięć pod kątem prostym. Najpierw tworzę jeden prostokąt, a potem kolejny. Jeżeli jesteście ciekawi, to na kanale mam cały filmik na temat tworzenia takich miniaturowych sprzączek.
odcinam nadmiar, wyrównuję i mamy sprzączkę. Teraz biorę cienką tasiemkę i przyklejam kawałek na skrajnym kawałku sprzączki. Wiem, zawsze krzyczę, żeby przyklejać tasiemkę do środkowej części, ale nie tym razem. Następnie biorę dłuższy kawałek tasiemki, zaostrzam i przypalam końcówkę, żeby się nie pruła. Przekładam ją przez tą samą komórkę sprzączki, w której jest poprzedni pasek. Zaginam i przekładam przez drugą komórkę. Trudno to wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że widać, o co chodzi. Odmierzam i przycinam nasze zapięcie. Upewniam się, że zostawiłam dosyć dużo nadmiaru, to ułatwi zakładanie i ściąganie kasku. Ale dość mocno odstaje. Biorę więc krótki kawałek tasiemki, zawijam go wokół pasków i zaklejam, ale tak, żeby mógł się swobodnie przesuwać. I mamy szlufkę. Teraz pozostało już tylko połączyć elementy ze sobą. Przyklejam pasek ze sprzączką do reszty kasku. I gotowe! Żeby założyć taki kask, wystarczy mocno poluzować pasek lub całkiem go rozpiąć, a potem naciągnąć pod brodę i dopasować przy użyciu sprzączki. Jeśli zabawa z szablonami i sprzączkami to niekoniecznie wasza bajka, można to wszystko zrobić inaczej. Pokażę to na tym mini kasku na figurkę szlejś. Odmierzam i wycinam dwa krótkie kawałki tasiemki, a następnie sklejam je ze sobą w kształt litery V. Powtarzam, żeby mieć dwa takie elementy. Wyrównuję końcówki i odkładam na bok. W tym czasie odmierzam nieco szerszą tasiemkę i przycinam, zabezpieczając końcówki ogniem. Przyklejam to do tylnej części skorupy, pomagając sobie końcówką pędzla, bo tu nawet jeden palec się nie zmieści. Gdy ten element jest na miejscu, wklejam te paski w kształcie litery V z obu stron i odkładam do wyschnięcia. Teraz biorę cienką gumkę i nieco pruję końcówkę, żeby klej miał za co złapać. Mocuję ją do wewnętrznej strony jednego z pasków. Po wyschnięciu kleju odmierzam długość na głowie i gumkę lepiej przyciąć nieco krócej, żeby lepiej trzymała. Tą końcówkę również nieco szarpię przed przyklejeniem. Tadam! Jest to nieco mniej skomplikowana metoda, ale wcale nie wygląda gorzej. Dzięki elastycznemu elementowi dobrze się trzyma na głowie figurki. To już wszystko, co przygotowałam dla was w tym materiale. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim coś dla siebie i spróbujecie zrobić takie kaski samodzielnie. Jeśli tak się stanie, koniecznie podzielcie się efektami przez Instagram czy maila. Są podane w opisie pod filmem. Muszę przyznać, że jestem bardzo dumna z tych kasków. Mam też plany na więcej tutoriali dotyczących wyposażenia miniaturowego jeźdźca, więc jeśli to coś, co was interesuje, zachęcam do zostawienia suba. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku już niedługo.